Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy, a właściwie obejrzymy sobie najnowszy magazyn z serii Ninjago Legacy. Jak widzicie, jest to, już Wam pokazuję. Dobra, średnio Wam pokażę, bo ogólnie ten magazyn jest chyba troszkę większy niż poprzedni, bo tak widzicie, słabo mi się mieści w kadrze, ale no trudno. Jak widzicie, jest to wydanie specjalne, kosztuje 19,99 i jest to pierwszy numer z tej serii w tym roku. Ogólnie co znajduje się w tym magazynie? Jak widzicie, jest tutaj karta limitowana z Mega Power J-em. Inaczej, no znaczy się, takie większe opakowanie, zapakowana nam figurka Garmadona z serii Legacy oraz saszetka z kartami. Ja już zaraz to powyciągam, tak mniej więcej. Dobra, już mamy. Ogólnie nowością w tego typu magazynie jest to, że teraz ta specjalna karta nie lata po całym magazynie, tylko jest przyklejona na taką gumę, jakby widzicie tutaj. I ogólnie minifigurka jest zapakowana, że tak powiem, bardziej ekskluzywny. Poczekajcie chwilę. Wracając. Jak widzicie, karta była przyklejona na gumę. A minifigurka Garmadona jest zapakowana, jak widzicie, w takie fajne plastikowe pudełko. Muszę przyznać, że pierwszy raz czuję, że ta minifigurka jest, że tak powiem, ekskluzywna. Że nie jest to jakaś zwykła minifigurka z Polibaga czy coś w tym stylu. O, jak widzicie, taki kartonik. Aż trochę żal go wyciągać. Ale no, przejdźmy do otwierania, do zobaczenia, co jest w magazynie, oprócz naszej minifigurki. Jest on zrobiony z takiego troszkę grubszego, przynajmniej okładka papieru. No, tradycyjnie spis treści i komiks. Ogólnie, jeśli dobrze słyszałam, no to ma być 5 takich magazynów w tym roku. Więc no, całkiem sponio. Ogólnie, o, fajny plakat. Ogólnie, co mi się w nim podoba, to jest to, że jest tutaj w końcu zapakowana, specjalnie zapakowana. Jest tutaj specjalnie zapakowana ta minifigurka, ale jak mówiłam, pamiętacie, będzie kolejny odcinek z kartami. A dlaczego? Widzicie, mamy dwóch nowych puszek z kart Ninjago. Jak widzicie, jest tutaj puszka ze smokiem ziemi i smokiem błyskawicy, więc obstawiam, że będą kosztować 39 zł albo 40, coś w tym stylu. Także możecie się spodziewać, że niedługo będą. Tutaj jakieś zagadki. Kolejna część zagadek, trochę informacji o Lordzie Garmadonie. Tutaj przesunę. O, trochę informacji o Lordzie Garmadonie. Wybaczcie, że nie przesunęłam magazynu, ale przez tą gumę, na którą była przyklejona ta minifigurka, trochę mi się przykleił do maty, na której nagrywam. Zapowiedź tutaj nowej książki chyba? History Ninja? Nie jestem pewna. Troszkę informacji o bohaterach, kolejne zagadki. O, informacje o zestawie Złoty Smok. Który jest bardzo fajny, jeśli chodzi o minifigurki, bo mam. No i dalej zapowiedź. Czekajcie, odkleję ten magazyn w końcu. Jak widzicie, zapowiedź kolejnego magazynu, w którym będzie Mistrz Wu z mocarną złotą laską. Jak widzę, nie ma tu informacji o żadnej karcie specjalnej, choć, no nie wiem, może będzie. Dobra, znowu przykleiła mi się ta guma. Także zacznijmy od karty specjalnej, tu Wam już pokażę ją w zbliżeniu. Jest to Mega Power J. Ogólnie, jak widzicie, ma trochę zarysowań, bo nie zauważyłam, kupując w sklepie. No ale otwórzmy saszetkę, bo też się znalazła w tym zestawie. Ogólnie, jeśli chodzi o sam magazyn, to jest troszkę drogi, mam wrażenie, ale no, co poradzić. Ninja J, Wściekły Pożaracz Światów, Ninja Go Call, Zły Heavy Metal, to jest chyba nowa karta dla mnie, no oraz czwarty już Iron Baron z Firstborn. Także ja otwieram tą minifigurkę i składam i zaraz do Was wracam.
muszę przyznać, że dość fajnie, że można wyciągnąć tą minifigurkę z opakowania, nie niszcząc tej tu podkładki. Bardzo fajny aspekt. Jak już widzicie, mamy złożoną minifigurkę. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tą minifigurką a oryginalną, no to jedyne, co na razie zauważyłam, no to różnią się wyrazem, no oryginalną, chodziło mi o tą z pierwszego sezonu. To jedyne, co na razie zauważyłam, to to, że się różnią wyrazem twarzy. Jak widzicie, tutaj Garmadon jest tak troszkę bardzo, bardzo wściekły, jakby walczył z Lloydem czy z kimś o złote bronie. Ale wracając, czy opłaca się kupić ten zestaw dla figurki? Jeśli nie mieliście w kolekcji, no to jak najbardziej, bo jeśli dobrze kojarzę, no to w tych nowych zestawach Legacy ta minifigurka występuje jedynie w Ultra Pojedynku Smoka, Ultra Smoku, jeśli się nie mylę. A tak poza tym, no to ciekawy aspekt do kolekcji. Jeśli chodzi o moje zdanie o to, czy będę kupowała magazyny Legacy, no to oczywiście będę kupowała chociażby tylko po to, żeby mieć całą kolekcję i bo ogólnie zbieram magazyny, w saszetkach specjalnych trzymam. Ale tak poza tym, no to czemu nie? Fajna kolekcjonerska taka pamiątka. A co wy uważacie o tym magazynie? Ja na razie się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!